Dzień dobry Państwu. Naszym dzisiejszym rozmówcą jest Włodzimierz Olewnik, ofiara z całą rodziną, ofiara jednej z największych i najokrutniejszych afer korupcyjnych i morderczych, można powiedzieć, w swojej naturze w III Rzeczypospolitej. To wielki zaszczyt móc rozmawiać dzisiaj z Panem. Jedyne, co mogę powiedzieć, to bardzo mi przykro, że Pana i Pańską rodzinę spotkały takie okropności, takie bezprawie i taka niesprawiedliwość. Niech Pan mi powie, co Pan ostatnio z rodziną robi, bo z tego, co słyszałem, robi Pan wiele, aby dojść do jakiejś sprawiedliwości, aby zmienić jakąś rzeczywistość. Jeżeli nawet niesprawiedliwość dla siebie i swojej rodziny, to żeby w przyszłości takie bezprawie i taka niegodziwość nie miała miejsca. Cały czas walczy. Walczy z wymiarem sprawiedliwości, walczy z organami ścigania. Ta walka jest to walka z wiatrakami, jak do tej pory. Postanowiłem walczyć trochę w inny sposób. Popieram nowo powstały ruch Pawła Kukiza. Dodatkowo chcę jeszcze stworzyć tak zwany społeczny komitet poparcia praworządności, poszanowania praworządności. Chcę skupić różne stowarzyszenia, organizacje po to, żeby tę walkę rozszerzyć i być może przy tak powstałej nowej organizacji to mi się uda. Zobaczymy. Czy ktoś z Pańskiej rodziny zamierza kandydować w najbliższych wyborach? Czy Państwo zamierzacie, macie jakieś ambicje polityczne, żeby przy pomocy Sejmu bądź Senatu dochodzić swoich praw, docierać może do prawdy, do jakichś dokumentów? Na dzisiaj nikt z rodziny nie zamierza kandydować do parlamentu. Dlaczego? My zajmujemy się biznesem. Nie mamy czasu nawet na uprawianie polityki. Niemniej jednak chcemy w jakiś sposób pośredni, przez stworzenie, wspieranie, tak, przez ten społeczny, tak, to prawo zmienić. Niemniej jednak trzeba wybierać albo politykę, albo biznes. Tych spraw nie da się pogodzić, żeby to dobrze robić. No wiemy już, że tam, gdzie te sprawy się zacierają, dochodzi do bardzo paskudnych zjawisk. Jest. Ta patologia w tym państwie się rozszerza i to uważam, że w bardzo niedobrym kierunku to idzie i to trzeba jednak zmienić. Wie Pan, ja zawsze jak rozpatrywałem Państwa sprawę, Państwa rodziny, tą wielką tragedię, jaka się Państwu przytrafiła, zawsze przychodziła mi na myśl sprawa generała Papały, który został zamordowany pod własnym domem i do dziś tak naprawdę, do dziś zamordowano nam szefa policji i do dziś nie wyjaśniono tej sprawy, podobnie jak Państwa zresztą sprawy. I niech Pan sobie wyobrazi, no ja jestem młodszym człowiekiem od Pana. Bogu dzięki niesprawiedliwości, które ja doznałem, nie mają absolutnego przełożenia na to, co Państwo chociażby doznali, czy rodzina generała Papały świętej pamięci, ale no ja to przerasta moje wyobrażenie, bo coś tam wiem o świecie. Wiem, że w takim kraju jak na przykład Kolumbia, gdzie prawda, rządziły kartele narkotykowe, gdzie w gruncie rzeczy rządziła zorganizowana przestępczość, no tam się mordowało generałów, prawda, szefów policji, ale tu jest Polska, tu jest Europa. Zamordowano szefa policji i do dziś nie wiemy kto. U Państwa w rodzinie zamordowano przecież człowieka, do dziś nie wiemy kto. A ludzie, którzy mogliby coś powiedzieć, w przedziwnych okolicznościach zamyka im się usta na wieki wieków. Amen. Tak. Czy jest jakaś według Pana w ogóle szansa na to, żeby ten system obalić? Obalić i wprowadzić nowych, nieskalanych ludzi, tą czerwoną mafią, w wymiar sprawiedliwości, w politykę i w urzędy, ażebyśmy mieli Polskę tak, jak ta Polska powinna wyglądać? Ja uważam, że nasza sprawa z Papałą to jest znak równości. Te sprawy chyba mają wspólny jeden mianownik. Obym się mylił. Ale
na to, co jak wskazują i podają media, uważam, że te sprawy wychodzą od jednej matki. Uważam, że kiedyś przyjdzie czas na rozliczenie tego. Przecież, jak pan widzi, powstają różne stowarzyszenia, partie na rzecz poprawy tej sytuacji. I ja jestem właśnie po tej stronie, będę walczył do końca, żeby pomścić właśnie śmierć mojego syna poprzez zostawienie coś w Polsce pod nazwą naprawy Rzeczypospolitej. Ja myślę, że wielkie wsparcie mogli Państwo uzyskać od człowieka, którego przyszło mi poznać, Waldemara Deski, który również od bardzo wielu lat styka się z problemem niesprawiedliwości. Oczywiście niewspółmiernie, absolutnie do Państwa krzywdy, do Państwa tragedii, ale również jest to człowiek wielkiego serca i wielkiej walki o praworządność, o sprawiedliwość i o naprawę wymiaru sprawiedliwości. Będę chciał się z nim kiedyś spotkać i porozmawiać na te tematy i jeżeli wyrazi chęć i wolę, będę razem z nim walczył. Z przyjemnością będę pośrednikiem tego kontaktu. Panie Włodzimierzu, jeszcze raz, co mogę powiedzieć, to z całego serca współczuć panu, aczkolwiek nie jestem w stanie ogarnąć ani sercem, ani rozumem krzywdy i nieszczęścia, jakie na pana i pańską rodzinę spadło. W imieniu swoim i myślę wszystkich ludzi, którzy dostali jakieś niesprawiedliwości, wszystkich dobrych ludzi, dobrej woli w tym kraju, jeszcze raz bardzo, bardzo mi przykro i mam nadzieję, że kiedykolwiek przyjdzie panu doznać jakąś windykację krzywdy, która na pana i pańską rodzinę spadła. I no cóż, mogę panu powiedzieć tylko tyle, że wiara, którą noszę w sercu, pozwoli nam kiedyś spotkać się i poznać z pańskim synem tam, gdzie, dokąd wszyscy się udajemy. Dziękuję za wsparcie takie duchowe. Dziękuję jeszcze raz. Wszystkiego dobrego, panie. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.